Witam serdecznie, dzisiejszy odcinek z G4Skins zaczynamy bitwą za 10 koła. No jest to bitwa, gdzie są naprawdę przeróżne skrzynki. Bilioner oczywiście na początek, no to niestety się nie popisał. Skrzynia tutaj również pirata, jest oczywiście skrzynia dla Sigma. No jest Big Baller, jeszcze oczywiście Odinfusy tutaj prawie na samym końcu. Więc no liczymy, czekać co, przepraszam bardzo, czemu ta rękawica wrzuciłem 4 koła? Halo, co się wydarzyło? Nie wiem totalnie, ale jak oczywiście chcesz wygrać skina, no to sub dzwonem, łapa w grę pod filmem. Komentarzyk napisz na Discorda, dołączę i oczywiście użyj kodu Kroxy, G4Skins, jak oczywiście osobam pełnym, ale nie jesteś, zlogujesz się z linku zapisu, bo nie dziedziłyście, nie, to są jaja. Skrzynia dla Sigma stary, 6 koła daje, nie Butterfly'a, tylko Karambita. To jest, no, nie wiem naprawdę, nie wiem co mam powiedzieć, no 6 koła nóż, no nie dość, że 6 koła nóż, no tak, no daj jeszcze mu Skeletona stary, niech tu będzie w ogóle z 20 koła w tej bitwie, no, ja nie mogę, no ten Fuel Injector to tak... No pocieszenie chyba dla mnie 1715 koła. Zobacz jaka to jest stary różnica. No, zostaliśmy zdeklasowani. Oczywiście kodzik Kroxy, jak chcesz użyć, no to logujesz się z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny, najwpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x. Jak chcesz sobie doładować konto, no to oczywiście klikasz doładuj, no i masz wszelakie metody płatności, którymi konto możesz sobie oczywiście doładować. A my tworzymy nową bitewkę jakąś tutaj, no mocny niedosyt, tak? Po tamtej bitwie ewidentny. A zróbmy coś takiego, wiesz, większy budżet mamy, to zróbmy takie bitwy, których normalnie bym nie zrobił. I skrzynia na 3 igle to jest właśnie jedna z takich bitew, więc zobaczmy jak nam oczywiście pójdzie. Nie no to jest okej, ja jestem pewien, że to jest M249, który jest na Gangnira, do kontraktu potrzebna. Mamy to! Nie no, deklasacja potężna. Mówię, że wiedziałem, że to jest do Gangnira, ale myślałem, że to kosztuje 12 koła, ale jednak tutaj okazało się, że te moje rękawiczki, no ciut więcej. Tutaj też Case Hardened, no pięknie. Idziemy na kontrakty, bo kontrakty dały na wczoraj White Lotusa za ponad 20, więc spróbujmy i dzisiaj powtórzyć ten sukces. 16 koła wrzucamy i patrz, sukces powtórzony stary, 2 dni z rzędu. No i stary, powiedz mi, czy życie może być piękniejsze? No oczywiście, że może być. Skrzynia Excalibur, 2800. Zobaczmy jak nam tutaj oczywiście zakręci ta skrzyneczka. No, słabiutko. Przecież czekaj, to kosztuje kafla. Czemu to kosztuje kafla? Nie mam totalnie dla tego pojęcia. Ale zobaczmy, jeszcze raz tutaj ten USP kosztuje znowu kafla. No cały czas wychodzimy póki co na minus z tej skrzynki. No jest MGczka Print Stream, również minus, więc o co tu chodzi? Czy ja mogę z tej skrzynki wyjść na plus w końcu? Czekaj, otworzę 3 na raz, 11 koła. No ja wiem, że to jest odklejka mocno wariacie, ale ja chcę zobaczyć, czy mogę z tej skrzynki wyjść na plus. Okej, jest fate. Ale czy to będzie plus? Zostawię to bez komentarza. Pootwierajmy sobie może tak na farta trochę tych skrzynek. O! I o to chodziło, zobacz. 2800, 5 takich skrzynek. Ej, powiem wam. Chociaż ten nauk chyba nie da nam profitu. 1500. No, jakiś tam jest minimalny, ale jest. Otwarcie totalnie puste. Zobaczmy dalej. CZ. A ta CZ kosztuje z pół kafla. Jednak 2. Okej, nie spodziewałem się tego. I znowu ta CZ, no mógłby ten Knight polecieć. Jak tak leci ta CZ, która jest potrzebna do właśnie kontraktu na Knighta, tak mi się wydaje. To jest chyba z kolei też Cobblestone, ale zobaczmy, no czy tu się coś jeszcze, no się nic nie wydarzy, nic się nie wydarzy. No ja bym tu jeszcze przydusił na koniec tą skrzynkę, na którą tak bardzo narzekam, czyli oczywiście skrzynia Olympus, która daje 500 zł. No nie, no tak być nie może stary, jeszcze raz. Halo, ścięła się coś Olympus. Okej, no ścięło się, żeby dać mi fejda za 5400, no profit niby jest, więc nie powinienem narzekać, no ale tyle ile zabrało stary, no Big Baller może co, jeszcze na koniec, 4 takie skrzynki, 8 koła, zobaczmy, Pandora's Boxy, 8 koła tylko one kosztują, ej szczerze, ja tu myślałem, że będzie jakiś mega big win, czy to jakieś 20 koła może zaraz wleci, ale no niestety, tutaj, o Jezus, 240, ostatnie otwarcie stary, jeżeli tu nic nie da, no to trzeba się chyba pożegnać, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siema.